Sterownik pokojowy Salus 091. Jak go uruchomić, skonfigurować, podstawowe ustawienia, jak i te bardziej zaawansowane i w jaki sposób podłączyć go do Twojego kotła. Cześć, z tej strony Marcin Boczulak i witam Cię ciepło na kanale Okiem Serwisanta, gdzie dzielę się praktyczną wiedzą na temat ogrzewania i instalacji. Pamiętaj o subskrypcji kanału, aby dzięki temu być na bieżąco z wiedzą, która oszczędzi Ci czas, pieniądze i zapewni święty spokój. To zaczynamy. Według mnie jest to jeden z najprostszych sterowników pokojowych. Nie grzeszy on może bogatą paletą ustawień, ale według mnie jest ona wystarczająca, żeby spełnić oczekiwania użytkownika. Natomiast na pewno w porównaniu do nowocześniejszych rozwiązań, bo jest to rozwiązanie sprzed już chyba 10 lat, ma ono ten plus, że jest według mnie relatywnie proste w obsłudze. Szczególnie dla starszych osób dotykowe sterowniki, w których jakby coś się maca, wybiera, mogą być nieodpowiednie, natomiast tutaj mamy duże przyciski, wyraźnie opisane i myślę, że to będzie na pewno lepszy wybór niż choćby na przykład obecne sterowniki Wismana do kotłów, jeżeli chodzi o taką prostotę obsługi. Wszystkie rozwiązania tak naprawdę spełnią tą samą funkcję, czyli będą pilnować temperatury w Twoim domu, natomiast warto też wybrać rozwiązanie, które Tobie się będzie później łatwo obsługiwać. Wersje tego sterownika mamy dwie. Albo jest przewodowa, albo bezprzewodowa. Jeżeli dokupujesz sterownik do Twojego systemu grzewczego, to prawdopodobnie będzie Cię interesować wersja bezprzewodowa, bo przygotowanie połączenia kablowego już w domu wyremontowanym jest raczej problematyczne. Natomiast ja tutaj mam wersję przewodową. Różnią się one tylko tym, że tutaj mamy jedno urządzenie, natomiast w przypadku sterownika bezprzewodowego będzie sterownik plus baza radiowa, którą podłączamy do kotła. Pierwszą rzeczą, od której zaczynamy w przypadku montażu sterownika bezprzewodowego, będzie podłączenie bazy radiowej do kotła. Musimy podłączyć zasilanie 230 V. W zestawie jest kabel z wtyczką oraz podłączyć kabel łączący kocioł i sterownik. Wszystkie sterowniki Salusa, zarówno przewodowe jak i bezprzewodowe tej serii, mają tylko wyjście normalnie otwarte, czyli w momencie, kiedy jest sygnał grzania, zwierają styk, kiedy jest sygnał, że już zagrzaliśmy, styk się rozwiera. Także w przypadku Vitodensów 100 czy Vitodensów 050, tak jak wspomniałem, wtyki do zasilania łączymy z gniazdkiem, natomiast wtyki NO i COM łączymy z wtyczką 96, w której łączymy pomiędzy 1 a L. 1 to jest wtyk, w którym jak się pojawi właśnie zwarcie, to kocioł zaczyna pracować. W przypadku sterownika przewodowego podłączenie wygląda analogicznie, natomiast nie musimy podłączać zasilania, mamy tylko do podłączenia sterowanie kotłem. I ono znajduje się z tyłu obudowy, pod zaślepką. Tutaj mamy tylko dwa piny i analogicznie do wtyczki 96 pod 1 i L. Po podłączeniu z kotłem przejdziemy do włożenia baterii. Znajdują się pod zaślepką. Wszystko jest ładnie opisane, gdzie ma być plus, gdzie jest minus. No i urządzenie nam się włączy. I teraz, Bercik, trzeba chyba będzie to zrobić, żeby jakoś na stole. Pierwszą rzeczą, którą nam przyjdzie zrobić podczas konfiguracji sterownika, to ustawienie godziny i daty, a w zasadzie dnia, tygodnia. I tutaj mamy przyciski, które pozwalają nam zmieniać godzinę, dzień i minutę. Na początku ustawimy sobie dzień tygodnia. Dzisiaj mamy czwartek, piątek. Tutaj akurat one są w postaci symboli cyfrowych, więc piątka to jest piąty dzień, czyli piątek. Godzinę. Nie wiem, która jest, ale zmienia się tak. No i minutę tak samo. Niestety nie da się wrócić, więc jeżeli przelecimy przez to, co chcemy ustawić, no to trzeba jeszcze raz od początku. Więc jak mamy ustawiony dzień tygodnia, godzinę, to teraz będziemy mogli przejść do ustawień temperatur.
tutaj od razu już widzę jedna uwaga. Jeżeli chcemy zmienić jakiekolwiek ustawienie, pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest chociaż raz kliknąć. Wtedy włączy się podświetlenie. O! Czyli pierwsze kliknięcie, zapala nam się podświetlenie. Więc tak, w tym regulatorze możemy ustawić dwie temperatury. Temperaturę dzienną, która jest symbolizowana słoneczkiem, i temperaturę nocną. Dzienną, albo w zasadzie tą, którą teraz mamy, ustawiamy po prostu klikając na temperaturę. Temperatura ustawiona nam mruga i możemy ją zmodyfikować na taką, jaką chcemy. Ja tutaj dam na typowe 22 stopni. I tutaj możemy plusem, minusem za pomocą tych symboli sobie zmieniać to. Jeżeli w ciągu dnia byśmy chcieli zmienić temperaturę nocną, to najpierw musimy przejść na noc manualnie, czyli kliknąć w księżyc i wtedy pojawia nam się symbol ręki i księżyca. To pozwala na czasową zmianę programu pracy. Nam w tym momencie to ułatwi zmianę temperatury, a w zasadzie umożliwi. No i teraz tak samo zmieniamy temperaturę klikając na temp i obecna temperatura mruga. Zmieniamy i potwierdzamy przyciskiem OK. Jeżeli nie potwierdzimy, a poczekamy dłuższy czas, to po prostu ta temperatura nie zostanie przyjęta. I to byłyby takie podstawowe rzeczy, czyli zmiana temperatury, ustawienia godzin. Kiedy chcemy ustawić sobie te temperatury inne niż standardowe, w sensie rozkład dnia, bo standardowo sterownik jest ustawiany na cały tydzień w programie pierwszym, który to oznacza, że od godziny 6 do 23 mamy dzień, czyli temperaturę podwyższoną, a poza tymi godzinami mamy temperaturę obniżoną. Jeżeli któryś z tych programów ustawionych nam odpowiada, a te standardowe programy te są od 0 do 5, z tym, że 0 jest, jeżeli dobrze pamiętam, jest programem przeciwzamarzaniowym i tam jest ta temperatura jeszcze niższa, bo 5 stopni na całą dobę. I tutaj tak, zmiana programów. Pierwsze kliknięcie, żeby się podświetliło. Drugie kliknięcie, programy, wybór programu dla dnia 5, czyli dla piątku. I programy, numer programu zmieniamy, prog plus krzyżyk. I tak, program zerowy to jest właśnie przeciwzamarzeniowy. Wtedy całą dobę jest utrzymywana temperatura 7 stopni, nie więcej. Pierwszy to jest właśnie ta 6:23. I to są i programy od 0 do 5 są na stałe. Tutaj jakby nie możemy nic zmodyfikować. Tutaj to co jest to albo bierzemy, albo musimy przejść do programów innych. I dla każdego dnia możemy wybrać któryś z tych programów albo predefiniowanych od 0 do 5, albo któryś z tych programów, które możemy już sami zmieniać od 6 do 8. I teraz tak, dla przykładu pokażę Wam jak zaprogramować jeden dzień. My chcemy pierwszy możliwy, który można modyfikować, czyli 6. I procedura wygląda tak. Tam, gdzie mruga nam kwadracik, to jest jedna godzina, od którą chcemy zaprogramować. Jeżeli, o, tutaj niestety trzeba działać szybko, bo inaczej nam po prostu gaśnie ekran i trzeba zacząć pracę od nowa. Czyli jeszcze raz program. Programujemy. Mruga nam i godzina 0, chcemy mieć noc. I powiedzmy, my tutaj zaprogramujemy, że chcemy, żeby nam do godziny, powiedzmy, 7 była noc. Od 7 chcemy się przygotować do pracy godzinę, a później wybywamy i wracamy dopiero o 17 na przykład. I każda godzina jest, ma dwie opcje, albo będzie w niej wyższa temperatura, albo niższa. O, przejechałem, no to powiedzmy od 18. I my jesteśmy nocnymi markami, siedzimy do 24, no nie aż takimi nocnymi. I tu mieliśmy już cały dzień. I ten program 6 możemy już ustawić dla każdego innego dnia. Dla 5 już jest ustawione. A jakbyśmy chcieli zmienić dla innego dnia, to musimy przejść na przykład na sobotę. Program, wybrać program 6, który sami zaprogramowaliśmy. OK. I on już jest przyjęty. Także mamy trzy programy, które możemy samemu zmodyfikować.
Natomiast pozostałe 5, a w zasadzie 6 jest na stałe. Regulator pozwala zmienić jeszcze kilka z bardziej zaawansowanych parametrów. I aby wejść w ustawienia takie zaawansowane, trzeba najpierw zapalić ekran, czyli raz kliknąć, a później przytrzymać przycisk OK chyba przez jakieś 5 sekund. I tak, możemy tutaj zmienić funkcję naszego sterownika. Albo on może służyć do sterowania ogrzewaniem, albo do sterowania chłodzeniem. Pozwala to też zmienić wyjście sterownika, czyli dla chłodzenia będzie zwarcie wtedy, kiedy temperatura jest za wysoka, a w przypadku grzania będzie grzanie, kiedy temperatura jest za niska. Więc jeżeli mielibyśmy kocioł, który reaguje na rozwarcie, no to wtedy możemy ustawić tu na chłodzenie i efekt będzie dokładnie ten sam. Ale my zostajemy przy chłodzeniu. Kolejną funkcją jest opóźnienie załączenia. Standardowo jest wyłączone i pozwala ono zwiększyć o 5 minut moment, w którym kocioł się załącza. Czyli po spadku temperatury na regulatorze, dopiero po 5 minutach ten sygnał jest przenoszony na kocioł. Span, czyli histereza. Standardowo jest ustawione na 1 stopień, natomiast oznacza to, że temperatura w pomieszczeniu będzie się wahać na poziomie 1 stopnia przynajmniej, no bo w przypadku histerezy na poziomie 1, kiedy temperatura spadnie dopiero o połowę tej histerezy, to sterownik da sygnał załącz. Kiedy zmniejszymy na 0,5, to nastąpi to przy spadku o 0,25 już. Więc zmniejszając histerezę, zwiększamy też częstotliwość załączenia, ale zmniejszamy też wahania temperatury. Myślę, że 0,5 jest bardziej rozsądne niż histereza na poziomie 1 stopnia. Natomiast dla kotła na pewno ekonomiczniejsze będzie zwiększenie histerezy, bo kocioł nie będzie się tak musiał ciągle włączać. W przypadku, gdyby przekłamywał nasz regulator temperaturę, za pomocą offsetu możemy zmienić wyświetlaną temperaturę, w zasadzie mierzoną w górę albo w dół. Czyli gdy postawimy nasz sterownik i postawimy wzorcowy termometr, będzie różnica, to za pomocą offsetu możemy to skorygować. No i to jest wszystko, co można dodatkowo ustalić w sterowniku. Z ciekawych rzeczy, w bardzo łatwy sposób można przejść pomiędzy trybami dzienny i nocny. Czyli na przykład, gdy chcemy już teraz załączyć noc albo już teraz załączyć grzanie, to po prostu zawsze manualnie możemy przejść pomiędzy programami, klikając słońce albo księżyc. Wtedy pojawi się symbol ręki i ta zmiana będzie działać do kolejnego przejścia na inny stan pracy. Czyli jeżeli byśmy teraz na przykład ustawili ręczne słońce, to ta ręka zniknie nam o 18, a już o 24 znowu będzie tryb nocny. W bazie radiowej znajdziemy dwie diody, które znajdują się po lewej stronie. Jest to czerwona i zielona. Czerwona oznacza podłączenie sterownika do prądu i jego normalną pracę. Natomiast dolna zielona oznacza, że do bazy radiowej przybył sygnał grzania czy też chłodzenia i oznacza to, że ten sygnał dalej przekazywany jest do kotła. Natomiast przyciski pozwalają ręcznie wyłączyć urządzenie albo włączyć i mogą pozwolić przetestować, czy nie ma problemu z komunikacją, czy też w samym kotle. Górny przełącznik działa tylko w trybie manualnym i pozwala on ręcznie włączyć albo wyłączyć całkowicie ogrzewanie. Natomiast dolny właśnie po lewej stronie umożliwia nam przejście w typ automatyczny, czyli skomunikowanie się z sterownikiem pokojowym, a z prawej strony mamy manualny i pozwala to po prostu ręcznie przez górny przycisk sterować pracą kotła. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli doceniasz naszą pracę, to daj lajka albo zasubskrybuj kanał, a my widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!